Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak słyszeliście na początku tego filmu, alarm, i to nie bez powodu. Jestem tu ze względu na challenge, który zasugerował Paweł z kanału Pawlo Foto Przygoda, którego serdecznie pozdrawiam. W tym odcinku jest to takie małe wyzwanie, jedno zdjęcie, jedna godzina. Jak widzicie, w Londynie słońce zachodzi 2 minuty po 16. Tak więc dokładnie mam godzinę i 2 minuty, licząc od teraz, aby wykonać jedno zdjęcie, które będzie moim zdjęciem tego dnia w challenge'u godzinnym przed zachodem słońca. Tak więc zaczynamy, jest równo godzina i 1 minuta. Wybrałem takie miejsce, że po lewej stronie mam piękne zachodzące słońce, a po drugiej stronie jest po prostu takie lekkie wzniesienie. Naprzeciwko mnie mam dużo krzewów, drzew, a obok biegnie sobie szosa, po której jeżdżą kolarze oraz samochody. Jest poniedziałek, godzina 15. Mamy 7 w porywach do 8 stopni. Pogoda jest wymarzona, są lekkie chmury. I jest nadal bardzo słonecznie, także mam nadzieję, że ten zachód słońca będzie też bardzo ładny. Osobiście liczyłem tutaj na ładne zdjęcie pokłon z klawy, tak zwanego stone chat bądź wybiórkę. W tym challenge'u nie chodzi o to, żeby zrobić super konkursową fotkę, żeby komuś zaimponować. Chodzi po prostu, aby ruszyć dupę z domu, wyjść po prostu i pofocić. Tak jak to Paweł powiedział świetnie w swoim odcinku, dla zdrowotności, aby po prostu ruszyć się z domu. Pierwsze 12 minut za nami. Już daleko po rykowisku. A jak widzicie, byki nadal mają zapędy. Łanie przemieszczają się nadal w stadach. A byki ciągle coś tam ganiają. Świetne miejsce, ponieważ też pokazały nam się tutaj Daniele, które też jakoś miały niedawno teraz pekowisko. Zobaczymy, temperaturka spada, mamy już 6 stopni, a one przeważnie lubią sobie zawalczyć, kiedy jest dosyć chłodno. No przesuń dupę, stanie byk, ale miało być to moje zdjęcie dzisiejszego wieczoru, a byk zasłoni mi właśnie karmiącą łanię. No trudno. Możesz się przesunąć, dziękuję. Drugi. Oczywiście nie da spokoju. A może nie jest to szczyt marzeń jak na zdjęcie dzisiejszego wieczoru, ale coś ciekawego. Coś ciekawego się dzieje. I oczywiście te kolory bardzo ładnie tutaj nam grają. Tło jest bardzo jesienne. Jak widzieliście na moim ostatnim odcinku, byłem w Polsce, gdzie jesień dobiegła końca i dużymi krokami idzie zima, a tutaj mamy piękną angielską jesień, oczywiście końcówkę, ponieważ większość liści już opadło, ale te brązowe paprotki oraz pozostałości liści jeszcze dają ten fajny urok oraz to zachodzące słońce też robi robotę. Są mega kolory i gra świateł. A ja jestem w stanie Wam to pokazać za sprawą mojego nowego szkła Sigma 150-600, który jest moim zestawem spacerowym. 15:20. Dzieje się. Słonko
zachodzi coraz szybciej. Wydłuża nam się te światło padające na zwierzaki. Zwierzaki też się kręcą. Liczyłem na wiewiórki, ptaszki, no ale mamy byki. Tych byków trochę za dużo, no ale jest to challenge. One hour, one picture. Tak więc film nie będzie nudny przynajmniej. Oczywiście malutkie siłowanko. Za chwilkę zrobię zdjęcie z tego eventu. Jeśli mi się uda oczywiście. I nie przesadzą swojej zabawy. Zmienię troszeczkę pozycję. Będę teraz fotografował pod słońce. Jeśli byki nie na to mi pozwolą i się nie rozpierzchną. Zostało ostatnie 30 minut. Tak więc lecimy z koksem. Na szczęście nasi modele pozostali na miejscach i nam pozują. Mógłby jakiś ładniejszy byczek wejść w kadr albo Daniel, ale zobaczymy. Jeszcze mamy te 30 minut do końca tego challenge'u, więc wszystko może się zdarzyć. Mam tam naprzeciwko siebie pięknego białego Daniela, który sobie skubie trawkę pomiędzy dwoma drzewami. Jeśli on by tak troszeczkę podszedł do przodu jeszcze i podniósł głowę, może to byłaby ta fotka tego wieczoru, a może nie. Mam tam taki przesmyk, jak widzicie tutaj. I te ostatnie 30 minut poświęcę na to, albo cokolwiek tam się pokaże, będę to fotografował i to będzie chyba moja fotka tego dnia. Tak więc zobaczymy. Póki co idzie tam łania. Stanęła centralnie po środku. No, dziękujemy pani. Prosimy następną modelkę. Ten Daniel ciekawie tam wygląda. Ale czy załapie się na ten widok? Ponieważ mi tutaj przysłania młoda. Ostatnie 20 minut show pod tytułem Zachód Słońca. No i zobaczymy. Musiałem zmienić ustawienia z auto ISO na manualne. Foto teraz przy jakimś 200 ISO. Troszeczkę nam się w kadrze namieszało. Mamy tego byka oraz tam jest też Daniel. I trochę to tak nie wygląda za bardzo. Słonko znajduje się dokładnie na wysokości mojej twarzy. Także centralnie świeci teraz na mnie. Ostatnie 15 minut. Ostatnie 10 minut challenge'u. Wydaje mi się, że coś tam mam ciekawego sfociłem. Pora pozbierać zabawki przed ciemnością, aby czegoś zapomnieć. A was zapraszam do takiej właśnie oto zabawy.
Paweł, dzięki za świetny pomysł. Wyciągnąłeś mnie z domu dzisiaj. Miałem zostać na chacie i zająć się czymś zupełnie czymś innym. Jeśli tego nie zrobiliście, wbijajcie na kanał Pablo Foto Przygoda. Zostawcie mu suba. Ma świetne tam filmiki. Fotografuje w Irlandii. Tak więc was to nie kosztuje prawie nic. A dla nas taki subik, łapka w górę, jest bardzo motywujące. Co przekłada się na coraz bardziej interesujące filmy. Tak więc zapraszam resztę YouTube'owych fotografów. Wyjdźcie w plener, zróbcie podobny film. Fajna zabawa. Czekam na wasze filmy i serdecznie pozdrawiam. A przed wami zdjęcie, które wybrałem jako zdjęcie tego challenge'u, zdjęcie tej złotej godziny.